nasi żołnierze wyruszyli do Barcelony bronić siedziby parlamentu przed szatańskim oddechem opętania. Bitwa trwała kilka minut, ale wygraliśmy wojnę z satanistami. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem Moms i w Barcelonie i był zadowolony z tej akcji. W bazie szatańskiego oddechu opętania szef Garcel był wściekły na tych żołnierzy i skazał go na karę śmierci przez wsadzenie dynamitu w dupę, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Hamburga przejąć ratusz. W bazie o 16 dostaliśmy sygnał Wormsowy Dżihad Wschodu w składzie lidera Ahmeda, Piotra, Johna, Dragana porwali kuzyna robaczywka w Arabii Nowosaudyjskiej w celu żądania oddania Henryka zamian za kuzyna do środy. Kilka minut później oglądaliśmy wydanie na wino o porwaniu kuzyna robaczywka i po obejrzeniu szykowaliśmy do misji. We wtorek teleportowaliśmy do Arabii Nowosaudyjskiej latować kuzyna przed Wormbach Habitani. Po zauważeniu budynku i zrobieniu niespodzianki wrogowi rozpoczynaliśmy walkę. Bitwa trwała krótko, ale wygraliśmy wojnę o ratowanie kuzyna. Po bitwie rozmawialiśmy krótko z kuzynem i wróciliśmy do bazy. W bazie robaczywek był zadowolony za ratowanie kuzyna i kuzyna trochę rozmawiał o porwaniu i pobycie w Arabii Nowosaudyjskiej. W bazie Wormsowego Dżihadu Wschodu szef Muhammad był wściekły na tych żołnierzy i skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie bazooką, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Charkowa w celu dokonania zamachu terrorystycznego na gmach uniwersytecki. W bazie o 16 dostaliśmy sygnał, że szwadron śmierci Tomasza w składzie lidera Waldemara, Wiktora, Fiodora, Marcina chcą zaatakować Vienna International Centre w Wiedniu na piątek. W piątek teleportowaliśmy do Wiednia bronić Vienna International Centre przed wrogami. Bitwa była ostra, ale wygraliśmy walkę o te terytorium. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem Moms i w Wiedniu i był zadowolony z tej akcji. W bazie szwadronu śmierci Tomasza szef Tomasz był wściekły na tych żołnierzy i skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie bazooką, a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Wyborga przejąć 13-wieczny zamek. W bazie o 16.30 dostaliśmy sygnał, że polski oddział gangsterów w składzie lidera Adama, Zenona, Stanisława, Mariana chcą zaatakować hotel Nowotel w Poznaniu na niedzielę, a więc ruszajmy na misję żołnierze. Teleportyzer, godzina 9, niedziela. Czy jesteście gotowi na misję w Poznaniu? Tak szefie robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Poznań. Hotel Nowotel. Poznań. Hotel Nowotel. Godzina 9.05. Witajcie w hotelu Nowotel i tutaj mamy za zadanie bronić tego budynku przed zniszczeniem przez strony wroga. Ile metrów ma ten budynek i w którym roku zbudowano? Ten budynek ma 68 metrów wysokości, a zostało otwarte w 1978 roku, a teraz czekamy na wrogów. Kapitanie Henryku, wrogowie na czwartej. Pora bronić hotel przed gangsterami. Buhahahaha. Poddajcie się, zdrajcy, i tak wam ukradniemy klucze i materiały do naszego szefa Patryka i nie przeszkodzicie tego w tym zadaniu. Stać, gangsterzy jebane, nie macie pozwolenia na przejęcie hotelu w celu kradzieży rzeczy warte miliony dinarów, a teraz się poddajcie, bo inaczej rozpoczniemy walkę. Chuj ci w dupę, a więc walczymy.
Aweta Fry. No i pokonaliśmy tych drani, którzy chcieli przejąć hotela teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 11. Misja obronienia hotelu Nowotel w Poznaniu zostało ukończone, szefie Robaczywku. No i jak, moi żołnierze, obroniliście hotel Nowotel w Poznaniu jak my chcieliśmy? Tak, obroniliśmy hotel Nowotel w Poznaniu przed polskim oddziałem gangsterów, którzy chcieli zaatakować parlament, ale dzięki defensywie obroniliśmy przed przejęciem hotelu i jesteśmy ci wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście hotel Nowotel w Poznaniu przed wrogami, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza polskiego oddziału gangsterów, godzina 13. No i pięknie. Nie ukradliśmy tonę materiałów z tego hotelu i szef mnie za to zabije. No i jak, moi gangsterzy, przejęliście hotel i ukradliście materiały jak my chcieliśmy? Niestety nie. Zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który użyli ostrej amunicji przeciwko nam i nie ukradliśmy materiałów potrzebnych do sfinansowania tej organizacji i jest nam przykro. Kurwa mać, dlaczego wy nie potraficie dokonać kradzieży tony materiałów w celu dokonania wielkiego okupu dla tego hotelu, a wy to przepierdoliliście? Za karę zostaniecie skazani na 12 lat więzienia, a teraz nie wracać. No trudno, wychodzimy i papa. No i drani mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie organikę w Gdańsku, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Patryku. Baza dowodzenia, godzina 16. Sygnał z ukraiński serw, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że paramilitarni najeźdźcy śmierci w składzie lidera Tomysława, Jarosława, Bronisława, Patryka chcą zaatakować budynek Ministerstwa Infrastruktury w Kijowie na wtorek. Waszym zadaniem to niedopuszczenie do uszkodzenia budynku, zanim dojdzie do nieszczęścia. Czy to jest jasne? Tak, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 10, wtorek. Czy jesteście gotowi na misję w Kijowie? Tak, szefie Robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie, 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Kijów, ukraiński serw, budynek Ministerstwa Infrastruktury. Kijów, Ministerstwo Infrastruktury, godzina 10:06. Jesteśmy w Kijowie i tam widzimy budynek Ministerstwa Infrastruktury, który ma 106 metrów wysokości, a z anteną 120 metrów i ma 28 pięter. W którym roku to budowano? Jest w końcowym fazie budowy i ma zostać otwarty w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. Dobrze, jeśli ten budynek padnie, to zostaniemy upokorzeni przez ludzi z Kijowa. Kapitanie Henryku, wrogowie na trzeciej. Pora bronić ten budynek przed wrogami. Bukekehehehe, pora przejąć ten budynek, zanim wrogowie zaczną nas przeszkadzać. Nie tak prędko, dranie jedne. Nie macie prawa przejąć tego budynku, bo należy do ministerstwa i nie damy tego budynku nawet za cenę śmierci. Jesteście tacy pewni, Henryku? No to walczymy. No to walczymy. Avatar. How dare it!
Ave Gabriel. No i pokonaliśmy wrogów, których chcieli przejąć Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12. Ta misja obronienia budynku ministerstwa w Kijowie zostało ukończone, szefie Robaczywku. No i jak, moi żołnierze, obroniliście wieżowiec w Kijowie jak my chcieliśmy? Tak, obroniliśmy Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie przed paramilitarnymi najeźdźcami śmierci, którzy chcieli zaatakować budynek, ale dzięki ostrej walce obroniliśmy przed przejęciem wieżowca i jesteśmy ci wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście Ministerstwo Infrastruktury w Kijowie przed wrogami, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz, szefie Robaczywku. Baza paramilitarnych najeźdźców śmierci, godzina 14:45. No i pięknie, nie przejęliśmy tego budynku i szef mnie za to zabije. No i jak, moi kompani, przejęliście wieżowiec Ministerstwa Infrastruktury w Kijowie jak my chcieliśmy? Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez Legion Wolności, który użyli ostrej amunicji i przeciwko nam, i straciliśmy kontrolę nad tym sektorem i jest nam smutno, że nie przejęliśmy tego budynku. Kurwa jego pierdolona mać. Dlaczego nie przejęliście tego budynku w celu dokonania zamachu na tą instytucję, a wy to przepierdoliliście? Zostaniecie skazani na karę śmierci przez wsadzenie dynamitu w dupę. Kacie Tomaszu, proszę wykonać wyrok. Rozkaz, szefie Gabrielu. No i drani mamy z głowy, a wy reszta ogarnijcie się i rozpoczynajcie przejęcie Maribor w Słowenskiej Republiki Jugosławii i przejąć ratusz. Czy to jest jasne? Rozkaz, szefie Gabrielu. Baza dowodzenia, godzina 17. Sygnał z Tarnopola, panowie. Już idę. Dobry dzień, dostaliśmy sygnał, że wschodni wiatr grozy w składzie lidera Amadeusza, Piotra, Olfreda, Barbary chcą zaatakować Radę Obwodową w Tarnopolu na piątek. Waszym zadaniem to obronienie tego budynku, zanim przerobi go na bazę dowodzenia tego miasta. Czy to jest jasne? Tak, szefie Robaczywku. Teleportyzer, godzina 9:30, piątek. Czy jesteście gotowi na misję w Tarnopolu? Tak, szefie Robaczywku. No to odpalamy teleportyzer. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Tarnopol, ukraiński serw, Rada Obwodowa. Tarnopol, Rada Obwodowa, godzina 9:35. Jesteśmy w Radzie Obwodowej w Tarnopolu i tam mamy za zadanie obronić ten budynek przed wrogami. Racja. Ten budynek należy do obywateli tego miasta i nie pozwolimy, żeby wrogowie przejęli ten budynek. Kapitanie Henryku, wrogowie na trzeciej. Pora bronić ten budynek przed wrogami. Buchahaha, poddajcie się, dranie, i przejmiemy ten budynek i imię naszego szefa i nie pozwolimy, żebyście przeszkodzili w tej akcji. Stać, wrogowie jedne, nie dopuścimy, żebyście ten budynek padł ofiarą terroru z waszej strony i będziemy walczyć do końca. No i co z tego, i tak rządzą worm komuniści w tym mieście. A więc co walczymy? No to walczymy. Gabriel.
Ave Gabriel. No i pokonaliśmy tych wrogów, których chcieli przejąć ten budynek, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja. Cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 12. Misja obronienia Rady Obwodowej w Tarnopolu zostało ukończone, szefie Robaczywku. No i jak, moi żołnierze, obroniliście Radę Obwodową w Tarnopolu jak my chcieliśmy? Tak, obroniliśmy Radę Obwodową w Tarnopolu przed wschodnim wiatrem grozy, który chcieli zaatakować Radę Obwodową, ale dzięki ostrej walce obroniliśmy przed przejęciem budynku i jesteśmy ci wdzięczni. No to się cieszę, że obroniliście Radę Obwodową w Tarnopolu przed wrogami, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz szefie Robaczywku. Baza wschodniego wiatru grozy, godzina 14. No i pięknie. Nie pokonaliśmy tych wrogów i teraz mamy przechlapane. No i jak, moi żołnierze, pokonaliście tych wrogów jak my chcieliśmy? Niestety nie, zostaliśmy wykastrowani przez Legion Wolności, który użyli ostrej amunicji wraz z porwaniem kosmitów, który nas zniebieskowani, i teraz jest nas przykro, że nie pokonaliśmy tych wrogów. Noż ja pierdolę. Dlaczego nie przejęliście Rady Obwodowej w Tarnopolu, który należą do nas za to, że rządzą worm komuniści, a wy to przepierdoliliście? Zostaniecie skazani na 15 lat więzienia, a teraz wynocha. No trudno, wychodzimy. A teraz prezentujemy dwudziałową nową maszynę bojową pod nazwą Według 1. Ten pojazd potrafi strzelać z dwoma pociskami, który pozwoli nam na zabicie Legionu Wolności i na pewno to się uda. A wy reszta z maszyną ruszajcie do Rostowa przejąć uniwersytet, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Gabrielu. Baza dowodzenia, godzina 16. Sygnał z Syrii, panowie. Już idę. Witajcie, dostaliśmy sygnał, że wormsowy dżihad wschodu w składzie lidera Sulejmana, Petera, Arnolda, Xhardana chcą zburzyć meczet Abu Kamalu w Syrii na poniedziałek. Waszym zadaniem to zniszczenie wroga, zanim dojdzie do nieszczęścia. Czy to jest jasne? Tak, szefie Robaczywku.